Siema, siema. W dzisiejszym odcinku zabieram was na bando. Tak, tam w tle jest znane bando. Leszczynka. Co będziemy robić na bando? Rozwalać drony. A poza tym będziemy sobie testowali, jak działa DJI O3 w warunkach bando. No bo wszyscy mówią, że zasięg jest i w ogóle, ale pytanie, czy oblecę budynek dookoła, czy też nie. Powinienem, ponieważ na zwykłym DJI-u dało radę zrobić oblot wokół budynku, ale były miejsca, gdzie sygnał dość mocno spadał. Tutaj podlinkuję wam u góry odcinek, na którym będzie widać, jak bardzo sygnał się trudził, żeby do mnie dotrzeć. A dzisiaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało z O3. Mam nadzieję, że będzie lepiej.
zasadzie niewiele trzeba tutaj dodać, poza tym, że zastosowanie na Wiście oraz na starym Air Unicie najnowszego firmware'u, który jest kompatybilny z goglami 2, sprawia, że zaczynamy nadawać zgodnie z kodekiem H265, a nie 264, a ten kodek to oznacza po prostu mniej danych, które trzeba przesłać i dlatego zarówno Vista, jak i stary Air Unit w połączeniu z goglami 2 lepiej sobie radzą z penetracją. Ja kiedyś na moich standardowych goglach z patchami od iFlighta i z kulkami od iFlighta miałem tak, że dolatywałem do ściany budynku, do granicy i mi po prostu wysypowało obraz, więc jest lepiej. Odrobinę lepiej. To nie jest tak, że jest dwa razy lepiej. Dwa razy lepiej, albo nawet pięć razy lepiej jest na DJI O3. Tam rzeczywiście mamy większą moc nadawania, 1900 mW, jeśli wierzyć temu, co jest na stronie producenta. No i to czuć, zresztą sami widzieliście, tam gdzie Vista i Air Unit mieli totalną kaszanę, 1 megabit i opóźnienie cholera wie jakie, bo w sumie nowe gogle, właśnie nowa O3 nie pokazuje opóźnienia, a pokazuje jedynie jakby ilość kresek w linku wideo, no ale nie ma konkretnej informacji o samym opóźnieniu, natomiast jest informacja o ilości megabitów, które do nas docierają, no i tam gdzie O3 ma 10-12, Vista ma 1, Air Unit ma 1 w porywach do 2. Ogólnie rzecz biorąc, nawet wgranie nowego firmware'u do starych nadajników nie sprawi, że będą tak samo dobre jak O3, ponieważ po prostu mają mniejszą moc nadawania. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, zostawcie komentarz. Jeśli subskrybujecie, to jestem bardzo zadowolony. Gratuluję Wam, jesteście zwycięzcami. Jeśli nie subskrybujecie, możecie zostać zwycięzcą, wystarczy kliknąć ten czerwony guzik pod filmem. Dzięki wielkie, do następnego, cześć!